tak zwana grupa śmierci, jak na każdej imprezie występuje, to jest ta właśnie. Francuzów ja widzę jako ogólnych faworytów. Tak naprawdę nie widzę, przeglądając składy, kto może mieć silniejszą ofensywę. Bo tutaj wystawienie trzech w napadzie, Mbappe, Griezmann czy Benzema, a później jeszcze patrzysz na ławkę rezerwowych i mówisz, nieźli zmiennicy, do tego mamy tego szalonego bohatera Ligi Mistrzów Kante i całą plejadę świetnych pomocników, dobrych obrońców. Może tam widzę taki troszeczkę brak takiej siły albo nazwisk w porównaniu do pomocy czy też napadu, ale faworyci numer jeden tych mistrzostw Europy i byłbym zdziwiony, by oni po tytule mistrza świata zdobytego w Rosji 3 lata temu nie zdobyliby mistrzostwa Europy. Ale ten mecz nie będzie dla nich łatwy. Dzisiaj w Fuksiarzu polecam wam starcie Portugalczyków z Węgrami. Jest to niejako rewanż za to, co wydarzyło się na Euro 2016, kiedy Cristiano Ronaldo musiał nieść na plecach Portugalczyków, by w ogóle zremisowali z Węgrami. Natomiast wydaje mi się, że tym razem nie będzie żadnych wątpliwości. Portugalia Węgrów rozstrzela, no bo kto tam gra z przodu? Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix, Capela nie z tej ziemi wręcz, no a Węgrzy będą zbierać lekcje futbolu, czy to właśnie od Portugalii, czy to od Francji, czy to od Niemiec, także tutaj stawiam na Portugalię i to dla odważniejszych z handicapem. Oczywiście to wszystko na fuksiarz.pl.